Zwierzęta często lubią zwiedzać trudno dostępne miejsca, z których wyjście okazuje się potem zadaniem niewykonalnym. Pewien mężczyzna nie mógł wierzyć własnym oczom, gdy zajrzał do studzienki ściekowej. Choć zwierzęta potrafią wykazać się naprawdę zaskakującą inteligencją, niekiedy bywają większą niż ludzie, często zdarza im się również wpadać w tarapaty. Ciekawość nowych miejsc, najczęściej tych najbardziej zakazanych, może przysporzyć im wiele kłopotu, a jeden zwierzak przekonał się o tym na własnej skórze. Aż trudno uwierzyć, że znalazł się w takim miejscu i co więcej, że spędził tam tyle czasu. Zwierzęta nigdy nie przestaną zaskakiwać ludzi. Usłyszeli dziwne odgłosy ze ścieków i pobledli, gdy zajrzeli do środka pewnego dnia. Wracająca do domu kobieta usłyszała dziwne odgłosy dobiegające z podziemnego tunelu. W pierwszej chwili była przekonana, że coś jej się wydawało, dlatego zignorowała sprawę, jednak po 5 dniach również słyszała ten dźwięk. Zadzwoniła po specjalistę, któremu uwadze także nie umknęły dziwne odgłosy. Mężczyzna natychmiast zaczął działać. Ponieważ dźwięk wydobywał się ze studzienki ściekowej, koniecznie było wykorzystanie specjalnej kamery, która pozwoliła sprawdzić, czy i jaki zwierzak znajduje się w środku oraz czy rzeczywiście nie ma możliwości się wydostać. Specjalista już po kilku minutach wyraźnie widział małego, około 2-miesięcznego kotka, który nie miał szansy wyjść. Rura prowadząca do wyjścia zwężała się, a zwierzak nie mógł się przez nią przecisnąć. Na tym etapie sprawa niestety zaczęła się komplikować. Gdy znaleziono miejsce odpływu, okazało się, że prowadzi ono do zbiornika na deszczówkę, zatem gdyby spadł ulewny deszcz, choć jakby się utopił. Koniecznie było zablokowanie odpływu, a nawet wstrzymanie ruchu drogowego, w czym pomocna okazała się policja. Dzisiaj grzeje, 1. Tragiczne wydarzenia w centrum Polski. Nie żyje nastolatek, okoliczności śmierci są porażające. 2. Nagranie chwyta za serce. Efekty znęcania się nad 9-letnim chłopcem. Akcja ratunkowa była pełna niewiadomych. Każda z prób wydostania czworonoga kończyła się fiaskiem, aż w końcu zaczęto wątpić, że w ogóle się to uda. Na szczęście, ostatecznie wszystko zakończyło się sukcesem, a kociak mógł trafić do kliniki weterynaryjnej, gdzie zajęli się nim lekarze. Zwierzak spędził w ściekach kilka dni, był przestraszony i głodny. Okazało się nawet, że z głodu połykał małe kamienie, jednak specjaliści kontrolujący jego stan zdrowia uspokajają, że nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo. Nagranie z akcji ratunkowej opublikowano w sieci, gdzie internauci wprost nie mogą wyjść z podziwu. Najlepsze newsy dnia, źródło, YouTube. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.